zabronili ochotę zanimać. Zabronili polować, zabronili ryby łowić, a nic w zamian nie dali. Rezerwat dla ludzi. Zapomnieli dla ludzi. Była tu niegdyś jednostka wojskowa, prawda? I oni wprowadzali tu jakąś formę cywilizacji. Pijemy, pijemy, cały czas wznosimy toasty, zasołówki, zasołówki. Nagle wstaje Andrzej Witow i powiada, żeby one trwały, a my żebyśmy na nich nie siedzieli. Co to takie słowki? To kamnie, deszcz ze śniegiem. Szlak zmieniający się biegiem. Если вы еще легки, небо в море лабиринты, запах гари прошлых лет, цвет пожаров и обиды, и соленый вкус побед, немигающие взгляды из бойниц, как из глазниц, многолюдные парады в прилетевших с юга птиц, тишина безглавых храмов. Немота глухих ночей. Остров чей стоит? Салтанов? Нет, товарищи, ничей. Не был контрреволюционистом. И жалую, что не был. Бауемся. Завше се бауем. I dlatego bardzo powoli uświadomiłem sobie, że system ten nie tylko jest zdegenerowany, ale i nieludzki. Sądzę, że w łagrach sołowieckich tkwi klucz do zrozumienia przyczyn tego wszystkiego, co się później z nami stało. Nad wodami Morza Białego, gdzie przez pół roku noce są białe, na Wielkiej Wyspie Sołowieckiej bieleją cerkiewki opasane fortecznym murem, z nieforelnych głazów, porudziałych, bo je rdzawy mech pokrył, a szarobiałe sołowieckie mewy krążą ze skwirem nad twierdzą. Wydaje się, że w tej świetlistej przestrzeni nie ma miejsca na grzech. Przyroda tutaj jeszcze nie dojrzała do grzechu. To żeglarze z Nowgorodu włączyli te wyspy do obnieżskiego starostwa. Bywali tu również przybysze z Karelii. Pół wieku po bitwie na Kulikowym Polu, a 500 lat przed powstaniem GPU, Głównego Zarządu Politycznego, przeprawili się czółenkiem przez Perłowe Morze dwaj zakonnicy, Sawatiusz i Zosima. A gdy przekonali się, że nie trzymają się na tej wyspie drapieżne zwierzęta, uznali ją za świętą. Oni też dali początek budowie klasztoru sołowieckiego. Z upływem lat i dziesięcioleci dorobili się własnych młynów dla własnego ziarna, własnych tartaków, własnej małej huty, własnej introligatorni i garbarni, własnej wozowni i nawet własnej elektrowni. Nawet morskie barki dla własnych potrzeb robili sami. Jednakże w życiu społeczeństw żaden proces rozwojowy nie obywał się i dotąd nie obywa bez towarzyszącego mu rozwoju myśli wojskowej i więziennej. Dobrze się składa, że na tak odosobnionej wyspie wznoszą się dobre kamienne mury. Jest gdzie trzymać ważnych przestępców. Jest też kogo prosić o pilnowanie tych ludzi. Nie zabrania się ratowania ich dusz, byleby ciała były dobrze strzeżone. Gdy władze ujęły w swoje ręce masy pracujące, trzeba było coś zrobić z zakonnikami, z tymi złośliwymi darmozjadami. Posłano więc komisarzy, personel kierowniczy, całkowicie pewny z klasowego punktu widzenia. Klasztor uznany został za sowchoz, kazano mnichom mniej się modlić, a więcej pracować, żeby chłopi i robotnicy mieli jakiś korzyści. Powszechnie uważa się, że łagry sołowieckie utworzono w roku 1923, a stało się to wcześniej. Istnieją dokumenty, które świadczą o tym, że obozy na Sołówkach powstały już w roku 1920, to znaczy niemal równocześnie z wkroczeniem władzy sowieckiej na wyspy. Basztę archangielską zwieńcza proporzec, na którym widnieje data 1920 rok i ślady kul. Wydaje mi się, że jest to jeden z symboli Sołówek. W
Łagry sołowieckie specjalnego przeznaczenia. Skład mundurowy. Na Sołówkach nie można było nie czuć, że stąpa się po kościach. Wszyscy ludzie z pewnością to czuli. Były łagrowe napisy i inskrypcje. Były kraty, które później wyłamywano. Dosłownie trafiały się kości na budowach, a czaszki wręcz się walały. Często psy je włóczyły. Było dość dużo śladów istnienia łagru. I widziałem, jak je niszczono. To znaczy specjalne brygady usuwały te ślady. W jednym z dokumentów łagrowych znajduje się spis zesłańców według ich narodowości. Spis załączono do sprawozdania na dzień 1 października 1928 roku. Wymienia się tam ponad 50 narodowości. Wśród nich są oczywiście Polacy. Spośród cudzoziemców zawsze najwięcej było tu Polaków. Byli to i polscy oficerowie z pierwszej połowy lat 20. i polscy księża. Znaleźli się tu Polacy, którzy urodzili się w Polsce, ale byli tacy, którzy nie byli pierwszym pokoleniem zesłańców, to znaczy byli potomkami tych Polaków, którzy w XIX wieku zostali zesłani na Syberię lub do innych miejsc zesłań w Rosji. I teraz już kolejne pokolenie polskich zesłańców, ich wnukowie, znowu znaleźli się na zesłaniu, tym razem w łagrze sołowieckim. Kiedy ja powiedziałem do przewodniczącego tego zespołu sędziowskiego, że wy nie macie za co mnie sądzić, o co chodzi, on mi powiedział tak, że sąd w Związku Radzieckim różni się od sądu na Zachodzie. Tam trzeba winę udowodnić. A w Związku Radzieckim my mamy prawo sądzić ludzi, jeżeli podejrzewamy, że ten człowiek może być nam groźny. Sadzicie. Siadaj. Takim tonem. Oczywiście usiadłam. Tak. I zaczął mnie pytać, jak zwykle, nazwisko, imię, gdzie urodzona, gdzie ochrzczona i tak dalej. Na wszystkie pytania odpowiedziałam. A jeszcze na granicy Polski, ZSRR, w Mińsku, podczas kontroli celnej, przetrząsali moim bagażem. A wśród rzeczy, które z zawiścią oglądały celniczki, było coś jeszcze. Wiozłam sporo książek w języku esperanto, autorstwa samego Zamenhofa. Ja się uczyłem. Zrobiłem pewnego razu opracowanie na tematy ekonomiczne. To opracowanie nie pasowało do obowiązujących poglądów. To już było dosyć. Drugie, oni u mnie w biurku w pracy znaleźli rurkę miedzianą, maluteńką, tak jak palec. Ona nam na fabryce, te rurki służyły jako przedłużacze do ołówku. Stwierdzili, tych rurek było pełno w złomie. Oni stwierdzili, że to jest produkcja wojskowa objęta zakazem. I właśnie te książki wydały im się podejrzane. Co to za książki? W jakim to języku? No słownik, to jeszcze rozumiem, mówi śledczy. To w języku esperanto, odpowiadam. Jakim? Jakim? O esperanto nawet nie słyszę. No to język międzynarodowy, mówi. Międzynarodowy. Boże, myślałam, w gazetach tak pięknie piszą i w literaturze mówi się o internacjonalizmie, że tu jest internacjonalizm i że nie ma różnicy między narodami.
przyjechał po nas wagon. Ten wagon spacerował po europejskiej części Związku Radzieckiego kilka miesięcy. Zbierał pojedynczy ludzi z różnych zakątków. Pewnego dnia rano poczułem słony zapach morza. Więc powiedziałem głośno kolegom, którzy spali: panowie, zdaje się, że jesteśmy u celu. Niech nas Bóg ma w swojej opiece. Za garami, za dołami prozwinieli kandalami, z lesami po Владимирке прошагали да не вымерли. Черной ночью увезенные и на площади казненные, где-то без вести пропавшие, бело света не видавшие. Вас Сибирь хоронила, матушка, царь следил за вами, батюшка, и охранники усталые смерть боялись, не отстала бы. Пули на слова не верили декабристам и прибери, левых, правых и народников далеко свозили родненьки. Политические ссыльные, ваши холмики могильные заросли травой высокою, замели снега глубокие. За горами, за долами прозвенели кандалами, за лесами по Владимирке прошагали, да не вымерли. Эти гранитные блоки... Te granitowe bloki to są pozostałości ogromnych schodów, które prowadziły do Soboru Przemienienia Pańskiego. Ponieważ pracami konserwatorskimi zajmują się tu architekci, to rekonstruują tylko pomniki architektury, bez uwzględniania wydarzeń historycznych. A właśnie te schody wiodły do roty, w której dokonywano dalszego podziału na etapy. I dosłownie wszyscy więźniowie łagrów sołowieckich, wszyscy, nikt nie ominął tej roty, odcisnęli ślady swych stóp na tych stopniach. Ściślej mówiąc, łagry istniały w Rosji od roku 1918, ale wtedy nie były ośrodkami o precyzyjnym systemie organizacyjnym. Nie istniał jeszcze okrutny reżim łagrowy, ale już w roku 1923 utworzono i zalegalizowano pierwszy łagier, który powstał w wyniku połączenia wszystkich pomniejszych łagrów północnych. W skrócie otrzymał nazwę Solowiecki Lagieria Osobowo Naznaczenia, w skrócie SŁON. Łagry szczególnego przeznaczenia otwarto dla szczególnie niebezpiecznych przestępców, czyli przeciwników reżimu, którzy mieli odbywać karę według specjalnego regulaminu. Kryminalistów z reguły trzymano w innych łagrach, chociaż później na Sołówkach byli i kryminaliści, i defraudanci, i nepmani. Pod koniec lat 20. obozy rozciągały się już w obwodzie leningradzkim od łagru Wiszerskiego do Murmańska. Wszystkie nosiły nazwę sołowieckich. Sołowieckie, wiszerskie łagry w obwodzie leningradzkim i murmański łagier sołowiecki. W tym czasie było tam już ponad 70 tysięcy więźniów.
Zatrzęsienie kosztowności nagromadzonych w klasztorze, zwłaszcza tam, gdzie przechowywano ornaty i naczynia liturgiczne, nie dawało spokoju temu i owemu z przybyłych naczelników i kontrolerów. I wtedy to klasztor został podpalony. Szkód doznały budynki, zniknęło wiele kosztowności ze skarbca. Oczywiście winnymi okazali się mnisi, których wygnano na ląd stały. Wyjątek zrobiono tylko dla tych, którzy byli tu absolutnie niezbędni. W 1925 roku na Sołówki trafił były służka cerkiewny, aresztowany za sprzedaż naczyń liturgicznych Szwedom, Wasyl Iwanow. Wyłaził ze skóry, aby skrócono mu 3-letni wyrok. Stał się specjalistą od prowadzenia roboty antyreligijnej wśród więźniów. Bakcyl antyreligijny, takie przezwisko otrzymał w obozie, spowodował, że wydobyto z nekropolii sołowieckiego klasztoru relikwie błogosławionych założycieli przybytku Zosimy i Sawatiusza i wywieziono je do Petersburga. Ucichły dzwony, pogasły lampki wotywne, rozpadły się ikonostasy. Za to dzielni czekiści tworzyli surowy obóz, przedmiot dumy całej robotniczo-chłopskiej republiki. Mrożono głodem. Poniewierano ludzi. Łamano dusze. I tego ja się najwięcej bałem. Winni ludzi, wykupa gnoju. Po pierwsze, nie do zniesienia była dla mnie świadomość, że w łagrze, zwłaszcza nadzorcy, z każdej kobiety chcą zrobić prostytutkę. Z tym także trzeba było umieć walczyć. Mało tego, że tam było wielu drapieżców, wybaczcie mi mężczyźni, ale natura zakodowała w mężczyźnie coś z drapieżnika. Takie jest moje zdanie, przepraszam. Za moje mnienie takie. Oni wszyscy szukali rozrywki w swoim nieszczęściu. Człowiek robi się pokorny. I kiedy żołnierz mówi, bij go, to on bije. Bij go, bo cię zastrzelę. I on bije. To już człowiek ze złamaną duszą. Zarzuciłam na sztachetę sznurek i zastanawiam się, jak zrobić pętlę. I w tym momencie podeszła do mnie Władysława Kruszelnicka. Co ci przyszło do głowy? Objęła mnie i ze łzami w oczach zaczęła uspokajać. Nie waż się nawet myśleć o tym. Nie dumaj. Popatrz na mnie. Dali mi najwyższy wymiar kary. Później wyrok śmierci zamienili na 10 lat sołówek. I chcę żyć, chcę przeżyć. Taka była Władzia. 3 lata ci dali. Lato, zima. Ale nie będziesz przecież tyle siedzieć. Będziesz pracować. W nagrodę skrócą ci wyrok o 3 miesiące co roku i wyjdziesz na wolność. I areszt śledczy ci zaliczą. Za 1,5 roku wyjdziesz. Nie można upadać na duchu. Ja думал, что сердце из камня, что пусто оно и темно. Пусть в сердце огонь языками походит ему все равно. Правда, мне было не больно, а если и больно чуть-чуть, но все-таки лучше довольно
Задуй, если можно, задуть. На сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму. Ну вот и огонь погасили, а я задыхаюсь в дыму. To tak, jakby rosło jakieś drzewo i nikt nie wiedział, w jakim kierunku pójdą gałęzie tego drzewa. Na początku wyroki były bardzo małe, 3 lata, rzadko 5. Nikt nie wiedział, jak ubierać więźniów, jakie stosować wobec nich metody represji. Łagry były pełne sprzeczności. Z jednej strony organizowano w nich teatry łagrowe, łagrowe towarzystwa naukowe. W łagrze wydawano własne gazety, czasopisma. Raz w tygodniu wyświetlano filmy dla więźniów. Po to, aby obozy nasze nie przypominały owych siedlisk rozpusty, gniazd rozbójniczych, hodowli recydywistów i rozsadników niemoralności, jak to zostało powiedziane o więzieniach carskich, zaopatrzono je w ów przydatek, jakim jest dział KO. Bo jak oznajmił niegdysiejszy szef gułagu Apeter, rozbudowie zakładów karnych w krajach kapitalistycznych proletariat ZSSR przeciwstawia ze swej strony rozbudowę kulturalnego, a nie niewolniczego, obozowego współczynnika tych instytucji. Są to zawsze miejsca, gdzie życie nie podlega unicestwieniu, lecz właśnie puszcza nowe kiełki. Nie pozostawiać więźnia po robocie ani na chwilę własnemu losowi i własnym myślom, aby nie stwarzać okazji do recydywy jego dawnych przestępczych skłonności. No na przykład, żeby 58 nie miała czasu myśleć o polityce. Istotne jest, aby więzień zawsze był w zasięgu wpływów wychowawczych. W smrodliwej, pozbawionej tlenu atmosferze obozu płomyczek KO to zaiskrzy się jaśniej, to ledwie pełga, ale nawet to wątłe światełko ściąga ludzi z różnych baraków i brygad. Jednych sprowadza tu przyziemna potrzeba, chcą wydrzeć z książki albo z gazety stroniczkę na skręta, dostać arkusik papieru na podanie o ułaskawienie, bądź napisać je atramentem. Inni, aby otrzeć się o ludzi i nagadać z kimś, kto nie należy do ich uprzykrzonej brygady. Ale są również tacy, którzy nie wiedzą sami, jaka to nieznana siła ciągnie ich tu na krótkie wieczorne kwadranse. Odwiedziny w KO w niewiadomy, nieuchwytny sposób dają jednak duszy odrobinę wytchnienia. Naczelnik działu KO był pracownikiem z wolnego najmu. Dobierał sobie sztab wychowawców, którzy powinni pochodzić z warstw blisko spowinowaconych z proletariatem, a zatem inteligenci nie nadawali się. Wychowawcy rekrutowali się z więźniów, którzy posiedli już w dostatecznej mierze mądrość poligramoty, wiedzy politycznej. Tym samym, dając rękojmie sumiennego baczenia na prawomyślność swych wychowanków pod względem politycznym, równolegle szpiclowali swych towarzyszy. Z początku głoszono hasła samowychowania, samoochrony, co oznaczało, że więźniowie mieli sami siebie wychowywać, sami siebie pilnować. Wolnych najemców było niewielu. Łagier sołowiecki stał się modelowym przekrojem całego społeczeństwa, całego kraju. Niedawni wysocy funkcjonariusze partyjni, niedawni czekiści, niedawni milicjanci dostali się do łagru za nadużywanie stanowisk służbowych i za przestępstwa kryminalne. Tu otrzymywali specjalne umundurowanie i odróżniali się od pozostałych więźniów. Dostawali lepsze jedzenie, broń. W łagrach sprawowali nadzór i kontrolę nad podstawową masą współwięźniów. I to oni wcielali w życie ideę samowychowania. Ale jak można było ją realizować w sytuacji, gdy kryminaliści mieli wychowywać inteligencję? Mane? Olga, tak? Zzywa cię naczelnik oddziału drugiego.
Słyszałam o nim mimochodem. Kobiety rozmawiały między sobą o tym, że nadużywa służbowego stanowiska, wykorzystuje młode dziewczyny. Przyszłam, przywitałam się. Przyszłam do niego, do roboty. Myślałam, że wezwie mnie do domu. Ale nie, do pracy przyszłam, tam gdzie pracował. Jak weszłam, zamknął drzwi na klucz i to mi się nie spodobało. Dlaczego zamyka drzwi? Jest w swoim gabinecie i zamyka się. Padłam, myślę, on się gdzieś ulotnił, wyszedł jakimiś bocznymi drzwiami. Dokąd? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może to była toaleta, może co innego. No i zrozumiałam od razu. Raz kozie śmierć. Otwieram haczyk, skok na dół po schodach. Wyszłam. Minęło kilka dni, przychodzi ten sam brygadzista. Mane, pojedziesz na Muksaumę. Tam były ludożerki. Ja już słyszałam o nich w baraku. Wiedziałam, że Muksauma to straszna wyspa, że są tam ukraińskie ludożerki. To kobiety zesłane w czasie głodu, przymusowej kolektywizacji i innych okropnych rzeczy. Dokąd? Na Muksaumę, pytam. Do ludożerek? Nie. Tam nie pojadę, podejmuję głodówkę. Głosiła, że łagry istnieją w celu naprawiania człowieka. Ale w rzeczywistości zmieniły się z czasem w obozy śmierci. Stopniowo zniknęły teatry łagrowe, zniknęło łagrowe muzeum, zniknęło łagrowe towarzystwo naukowe. W ciągu 15 lat obozy osiągnęły swoje logiczne ukoronowanie. Stały się więzieniem. Więzieniem o niewiarygodnie okrutnym reżimie. Więzieniem, w którym ludzie pozbawieni byli imion, byli tylko numerami. Golgota na wyspie Anzer, albo w języku łagrowym komandirowka w świątyni na Golgocie, była jedną z najokrutniejszych. Kiedy w roku 1930 kolejna komisja z Moskwy wyjaśniała przyczyny wielkiej śmiertelności wśród więźniów, to w protokołach tej komisji opisano 3 mogiły po 800 osób w każdej, które ledwie były przykryte świerczyną. Wszyscy ci ludzie umarli zimą roku 1929 na rok 30. Niedawno w archiwum wpadły mi w ręce akta spraw księży. Oczywiście było wśród nich wielu Polaków. Trzymano ich w pustelni Trójcy Świętej na wyspie Anzer. Jeszcze w 1929 roku z inicjatywy biskupa katolickiego Sloskana zorganizowana została wśród księży wspólnota, której członkowie starali się pomagać sobie wzajemnie, aby przeżyć w tych okropnych, nieludzkich warunkach. Zdumienie budzi opis, z jaką troskliwością, można powiedzieć czułością, odnosili się do siebie, pragnąc ulżyć własnej doli. Ksiądz Polak,
Kiedy umierał polski ksiądz Feliks Lubczyński, wszyscy starali się łagodzić ból jego ostatnich dni, a po śmierci po ludzku go pochować, zgodnie z religijnym i narodowym obyczajem. Wielu z nich zapłaciło za to karcerem i innymi karami. Na dole pod Golgotą znajdowała się kaplica, w której torturowano więźniów. Ochraniarze nazywali ją krwawą jatką. Były tam tak zwane żordoczki, to znaczy cienkie żerdki, na których sadzano skazanych. Były dwa rodzaje tych żerdek. Kiedy nogi więźnia dotykały ziemi i gdy musiały wisieć w powietrzu. Jeśli nogi zwisały, następował obrzęk kończyn. Gdy więzień nie wytrzymywał i próbował zejść z żerdzi, był bity lub zabijany. Wolny, wolen i w ciemnicy, gdzie w milczeniu swoim on wzlataje wyżej ptycy nad nielepym bytiem. Оплененным от рождения беспричинной суетой нет надежней утешения жить под волею чужой. Myślę, że w tym była jakaś wewnętrzna logika rozwoju systemu. Mimo, że nikt nie zastanawiał się, ilu trzeba zlikwidować więźniów albo w jaki sposób ich zabijać. System we własnych genach miał już to zakodowane. Cechą charakterystyczną tego systemu było poszukiwanie wroga. Cały czas niezbędne było albo poszukiwanie wroga, albo walka z wrogiem. Walka z wrogiem zewnętrznym albo poszukiwanie wroga wewnętrznego, gdy nie starczało sił, by rozpętać wojnę z przeciwnikiem z zewnątrz. To znaczy, że przez cały czas niezbędny był stan wojny, stan walki. System nie mógł się bez tego rozwijać. Wzywają mnie dwa chłystki i dają nowy wyrok. 3 lata za działalność kontrrewolucyjną. Ja mówię, kontrrewolucyjną? No cóż, no może naprawdę coś przeskrobałam. Jeżeli możecie to wyjaśnić mi, co ja takiego zrobiłam kontrrewolucyjnego. Do roboty chodziłam, kiedy tylko mnie posyłano. Do każdej roboty chodziłam. Pomyślałam, że nie daj Boże za to, że podjęłam głodówkę. Może to była kontrrewolucja. Powiedzcie, mówię, może coś rzeczywiście zrobiłam nieświadomie. Mogę to wszystko jeszcze raz wyjaśnić. Oni śmieją się, że choczą do rozpuku. A tak zaraźliwie się śmieją, nie do wiary. A drugi puka się w czoło, że niby jestem stuknięta. No. Ja im pokazuję, że nie jestem stuknięta. Podpisz się, a ja mówię, że nie. Moi mili chłopcy, mówię, czy wiecie, że w Mińsku, kiedy mi wręczali pierwszy wyrok, to też nie podpisałam. Nie zgadzałam się wtedy i teraz też nie podpiszę w żadnym wypadku. Zauważyłem, mieszkając w obozach, że oni drugie terminy zawsze dawali tym ludziom, którzy byli zdolni coś napisać, coś zapamiętać, coś przekazać. Nawet całe nasze słownictwo jest przesiąknięte walką. Walka o urodzaj, walka o wykonanie planu. To znaczy, że zawsze i wszędzie walka, bitwa, wojna i cała ideologia systemu przesycona jest nieustanną walką. Początkowo nie było planowanych robót, ale stopniowo, właśnie w sołowieckich łagrach, rzecznicy systemu doszli do wniosku, że należy wykorzystać pracę więźniów. I tak we wszystkich łagrach zapanował system, w którym wykorzystywano pracę niewolniczą.
Robota była akordowa. Trójce więźniów dawano do zwalenia pierwszej kategorii silniejszym 65 drzew, drugiej słabszym 45 drzew, które następnie trzeba było uciąć do określonej długości, poobrąbywać gałęzie, złożyć je na kupę, powycinać okoliczne, zawadzające dojazdowi sań pomniejsze drzewa i krzewy. Zezwierzęceni nadzorcy bili na odlew pałami wprzęgniętych po 8 i 10 w naładowane dłużycą sanie udręczonych, umęczonych skazańców z karnej kompanii polskich żołnierzy. Nimi to po bezdrożach wywożono drzewo. Nazywano ich wridło, pełniący obowiązki konia. Ostatnie trójki wracały do baraku koło północy. Pozostawało im po zjedzeniu posiłku 2-3 godziny snu do następnego dnia pracy. Rzecz oczywista, że w takich warunkach więzień wciąż więcej i więcej zalegał w robocie. Aż w końcu, gdy nie miał już sił ustać na nogach, odprowadzany był do karceru. Doprowadzeni do rozpaczy ludzie dostawali pewnego rodzaju psychozy, która stawała się epidemiczna. Niezdolny do wykonania zadanej mu pracy, więzień w przystępie szału bezsilnej wściekłości kładł na pniu swą lewą rękę i obcinał siekierą palce, które rzucał w twarz dozorcy lub dziesiętnikowi. Ponieważ wracający z lasu winien posiadać przepustkę, dziesiętnik na ciężkim klocu drzewa, z którego toporem ścięto korę, wypisywał przepustkę ołówkiem chemicznym. Ranny, dźwigając na ramieniu ów kloc przepustkę, wracał do obozu, mdlejąc z bólu, zmęczenia i upływu krwi. Wielu decydowało się na ucieczkę, nawet nie mając nadziei dotarcia na ląd. Za to mieli nadzieję umrzeć jako wolni ludzie. Dlatego, że ucieczka to mimo wszystko jakaś forma wolności. Советские, обращенные в фарс. Jedną z pierwszych była ucieczka Malsagowa. Uciekli nie z samych Sołówek. Malsagowa i jego współtowarzyszy przeniesiono na wyspę Popią, która także była częścią lagru sołowieckiego. I wtedy zapadła decyzja o ucieczce. Początek był na stacji przeładunkowo-rozdzielczej w znanym w świecie lagru w północnych mieście Kiem. Ucieczka ta miała poważne następstwa dla obozu sołowieckiego. Malsagow napisał wspomnienia opublikowane na Zachodzie, doniosły światu o tych piekielnych wyspach i o tym, co się na nich dzieje. Jak wiadomo, zagraniczne firmy nie chciały później kupować drewna w Archangelsku ani w Karelii, wiedząc, że wykorzystuje się pracę więźniów. Równocześnie z pojawieniem się wspomnień Malsagowa, na polecenie OGPU kręcono w lagrze film Solówki. Pewnego razu ku swojemu wielkiemu zdziwieniu usłyszeliśmy rozbrzmiewające w rachitycznym ogródku przed kompanią dźwięki orkiestry więziennej. Komendant obchodził nasze cele, wybierał spośród nas ludzi mających przyzwoitszy wygląd zewnętrzny i kierował do ogródka. Tam zaś były już ustawione stoły, przy których siedzieli więźniowie, grając w szachy lub przeglądając pisma. Napędzono tutaj również i kobiety z żen roty,
i pozwolono im obcować z mężczyznami. A na uboczu stał mechanik z aparatem i nakręcał film. Oczywiście sytuacja była tak niezwykła, że śmiechom i chichotom nie było końca. Toteż film się udał. Dał obraz radości sołowieckiej. Oglądaliśmy potem radosne własne miny. Patrzyliśmy, jak raźnie i dziarsko wychodzimy na roboty, jak wesoło pracujemy, jak odpoczywamy po pracy, oddając się kulturalnym rozrywkom. Film zrobił swoje. Rozszedł się po ZSSR. Matka moja pisała z Mińska: widziałam w kinie wasze życie na Sołówkach. Uspokoiłam się znacznie. Widzę, że tam nie jest tak źle, jak myślałam. Łapie mnie za rękę konwojent i ciągnie z powrotem. Mnie, 10. Pozostałe 9 zaczęły krzyczeć: dokąd ją ciągniesz? Po co ją ciągniesz? Wszystkie jedziemy w to samo miejsce. To dlaczego? Machnął ręką i nie odpowiedział. Wepchnął mnie do innej celi. To są właśnie tortury. Do pojedynki. Myślę sobie, no tu będziesz oczekiwać na rozstrzelanie. To już nie dodatkowy wyrok na 3 lata, którego nie podpisałam. No i dobrze, żeby już koniec był jak najprędzej. Sama siebie podtrzymuję na duchu. Niech będzie koniec. Dobrze mi tak. Nie posłuchałam rodziny. Chciałam jechać do Moskwy. Zadałam im tyle bólu, tylu cierpień. Byłam najmłodsza. Bardzo mnie kochali. Patrzę. Na parapecie siedzi kilka szczurów. Ogromnych szczurów z długimi ogonami. Oczka im latają. Patrzą na mnie. Myślę, czyżby na żywych się rzucały? A, ot. Czekacie, póki nie zasnę, nie? I siedziałam w tej celi w żelaznej pojedynce na żelaznych narach. Wylazłam wysoko na 3. piętro. Jak gdyby dla szczurów mogła to być przeszkoda. Nie leżałam na dole, choć tam było wyżej. Tylko wspięłam się wysoko i tak dzień i noc, 12 dni i nocy przesiedziałam. One mnie pilnowały, ja ich... I nie spałam. Góra Siekierna to więzienie wewnątrz łagru. Tu wsadzano więźniów za jakieś uchybienia regulaminowe. Przywożono tu także więźniów z lądu. Zwykle byli to skazańcy, którzy podjęli próbę ucieczki. Zatrzymaliśmy się przy wejściu przerażeni i oszołomieni widokiem, który był przed nami. Na prawo i na lewo wzdłuż ścian w milczeniu siedzieli w 2 rzędach na gołych drewnianych narach więźniowie. Ciasno zbici jeden obok drugiego. Pierwszy rząd z opuszczonymi w dół nogami, a drugi z tyłu z podwiniętymi nogami pod siebie. Rozkaz siedzieć na miejscach, ani słowa więcej. Wszyscy bosi, półnadzy, mieli tylko jakieś łachmany na sobie. Niektórzy przypominali szkielety. Patrzyli w naszą stronę ponurymi, zmęczonymi oczyma. Wszystko, co mogło przypominać, że jesteśmy w świątyni, zostało zniszczone. Freski były ordynarnie pobielone, boczne ołtarze zostały zamienione na karcery, gdzie bito, torturowano i ubierano więźniów w kaftany bezpieczeństwa. Tam, gdzie w świątyni jest ołtarz ofiarny, stała teraz ogromna parasza dla większych potrzeb fizjologicznych.
kać z położoną na wierzchu deską. Z góry Siekiernej rzadko kto wracał. A jeśli wracał, to ze zwiększonym terminem, wyrokiem pobytu w łagrze, ponieważ kolegium administracyjne mogło wydawać wyroki niezależnie od Moskwy. Do wyroku śmierci włącznie. Dokonywano tu masowych rozstrzeliwań. Jeżeli na terenie Kremla lub na cmentarzu rozstrzeliwano dziesiątkami, to na Siekiernej mordowano setki ludzi. W 1929 roku więzienie to, zwane w języku łagrowym izolatorem, odwiedził Maksym Gorki. Był z nim jeden z wyższych urzędników NKWD. Ten właśnie dostojnik dokonał powizytacji wpisu. Odwiedziłem izolator Góra Siekierna. Znalazłem wszystko w należytym porządku. A Maksym Gorki zrobił poniżej dopisek. Powiedziałbym wspaniale. Mieli Sołowczanie nadzieję otworzyć serce przed wrażliwym, współczującym pisarzem. Ale gdy zobaczyli wystawne przygotowania do uroczystości powitania i szybko, aż nazbyt szybko przechodzącego, a ściślej mówiąc prowadzonego obok nich Maksyma, wpadli w rozpacz i powiedzieli sobie: nie głupim jesteś człowiekiem, ale widocznie gorzki jest twój los i nieczyste sumienie, Aleksieju Maksymowiczu. Stał się pan dla mnie symbolem GPU, partii i władzy, symbolem Sfinksa. I tego Sfinksa zapytuję: Sfinksie, kim jesteś? Katem? Złoczyńcą? Szajką gwałcicieli, kłamców i karierowiczów, czy surowym stróżem Pałacu Sprawiedliwości, który uderza i gromi przywary ludzkie, zanim nadejdzie nowa, siedlana era ludzkości? Tortura złamie słabego i pozbawi twarzy. Jeżeli potrzebni są wam niewolnicy w systemie państwa niewolniczego, fabrykujcie ich w łagrach. Ale pamiętajcie, że silnego tortury nie złamią, lecz zahartują. Na kogo jest pan zorientowany, Aleksieju Maksymowiczu? Na niewolnika? Na człowieka podłego i tchórza, czy na rycerza? Bądźcie ostrożni, nie siejcie kontrrewolucji poprzez nadmierne represje, bo i tak wyjdzie szydło z worka. Likwidacji nawet wszystkich więźniów także ukryć się nie da. To słowa Władysława Czechowskiego z listu odezwy skierowanego do Maksyma Gorkiego. Szkic Gorkiego miał stanowić przeciwwagę dla wspomnień Malsagowa. Autor na dnie pragnął udowodnić, że tu w ogóle wszystko jest w porządku, że tak jest dobrze i pięknie. W szkicu Solówki Gorki formułuje wniosek, że takie łagry jak Sołowiecki potrzebne są państwu. Слова на ветер брошены когда-то, они дойдут из глубины веков, волнами отзвучавшего набата и музыкой неизданных стихов, касанием света несказанным взглядом, и в день седьмой, в день страшного суда, мы молча встанем с Иисусом рядом. Помилуй нас i nyni, i wsigda. Przez Sołówki i łagry białomorsko-bałtyckie przeszło ponad milion więźniów. Wielu z nich zginęło w wyniku bezprawnych rozstrzeliwań, wycieńczającej pracy, głodu i chorób. Sołówki spełniały funkcję szkoły, która wychowywała kadry dla innych obozów, wartowników i funkcyjnych. Opracowywano wzory odzieży dla więźniów, sposoby nadzoru i metody wykorzystywania ich niewolniczej pracy.
Tu przeprowadzano doświadczenia, jak należy rozstrzeliwać, jak pozbywać się trupów. Z czasem doświadczenia te przekroczyły granice Sołówek i stosowane były w całym kraju. W większości obozów przedwojennych, a nawet i w powojennych, naczelnikami byli wychowankowie sołowieckiej szkoły. Każdy, kto posiadał jakąkolwiek władzę na Sołówkach, gnębił swych poddanych. Dziesiętnik był bez litości dla zwykłego robotnika. Zarządzający przedsiębiorstwem był postrachem dla wszystkich podległych mu pracowników. Każdy starał się zasłużyć, przypodobać zwierzchności, uzyskać jakieś ulgi, bądź to w postaci zezwolenia na mieszkanie w jakiejś komórce przy swym przedsiębiorstwie zamiast ogólnej zapluskwionej celi kompanii, lub pozwolenie na nabycie jakichś produktów spożywczych, lub co najważniejsze, trafienie na listę tych, którym skracano kary. W osiedlu Atka w obozie poznałem człowieka, którego przywieziono z kopalni złota. Były partyjny, jakiś działacz z jednego z miast nad Wołgą. Wysoki partyjny, wysokiej rangi. W strasznym stanie. Właśnie ja zobaczyłem, że ma guzy na żebrach. Zapytałem go, co to jest. Bito mnie. Czym, że takie guzy? Świdrem. Miałeś połamane żebry? No oczywiście, mój. I to byle jak się zrosło. Przeszkadza oddychać. Miał widocznie jakieś plecy w rodzinie, że wystarali się mu, sprawę rozpatrzono na nowo i jego zwolniono. Pewnego dnia go wezwano do kancelarii i powiedziano, że teraz jest wieczór, jutro on wyjdzie na wolność, bo przyszły dokumenty na jego zwolnienie, sprawa rozpatrzona i on jest uniewinniony. On radosny przyszedł do baraku, usiadł u mnie na tapczanie, zadowolony, no pojadę do rodziny i tak dalej. I raptomnie mnie mówi: uch, ty gdybyś ty wiedział, jak ja nienawidzę te otoczenie. Ja mu powiedziałem, no przecież te otoczenie przeżywa to, co ty przeżyłeś. Ciężką pracę, bicie. Jak możesz nienawidzić? Ja ich nienawidzę. To choroba, prawda? Psychika narodu została złamana. I po dziś dzień jesteśmy ofiarami tego systemu. Do dziś w każdym człowieku tkwi strach. Jeżeli nie w każdym, to na pewno u większości ludzi mojego pokolenia i pokolenia moich rodziców. Nie mam co do tego wątpliwości. Sołowieckie łagry dały nam bardzo cenną lekcję.
Okazało się, że wszyscy, którzy tworzyli system łagrowy na Sołówkach, zostali zlikwidowani. Człowiek, który jako pierwszy podniósł czerwoną flagę nad Sołówkami, po 3 latach znalazł się w tym obozie jako więzień. Ci, którzy podpisywali rozkazy o utworzeniu łagru, po jakimś czasie zostali rozstrzelani. Funkcjonariusz, który wystąpił z wnioskiem o zorganizowanie obozu na Sołówkach, nazywał się Bagawoj i pochodził z Archangielska, dosłużył się stanowiska zastępcy redaktora naczelnego gazety Prawda, a w 1938 roku został także zlikwidowany. Niemal wszyscy naczelnicy obozów zostali zlikwidowani. Działo się tak nie dlatego, że ludzie ci znali jakieś tajemnice. Nie, po prostu taka była logika systemu. Samo unicestwienie. Wszyscy jesteśmy przegrani. I ci, co tworzyli łagry, i ci, którzy w nich siedzieli. I może, jak chcą niektórzy, wszystko to powinno zostać przeklęte, zapomniane. Ale z drugiej strony, ludzie powinni wiedzieć, co tu się działo, żeby się to nie mogło powtórzyć. Nie надо, nie biegij z Solówków. Ty znasz, czym kończają się pobiegi. Jeszcze ciśniej będzie gniot oków i dalsze od swobody i pobiedy. Тут главная победа над собой, а не над духом времени и места, где в камни упирается прибой, не зная выдоха, не ведая протеста. Тут солона вода и горек хлеб, и склеп распахнут тяжело и слепо. Горит свеча над книгой судеб, молчат, как судьи своды склепа. Над белым морем, белым облакам вольно парить, как вознесенным душам. Не надо, не тоскуй по солам. Закроем книгу и свечу потушим. Но только не беги, Соловков. Ты знаешь, чем кончаются побеги. Еще теснее будет гнет оков. И дальше от свободы и победы.